Księga Wyjścia, rozdział 30 Wykonasz ołtarz kadzielny z drewna akacjowego. Ma być kwadratowy o długości i szerokości jednego łokcia, wysoki na dwa łokcie, zakończony rogami. Szczerym złotem pokryjesz jego blat, ściany oraz rogi, a wokół umieścisz złoty wieniec. Poniżej wieńca, na rogach ścian, po obu stronach, przytwierdzisz dwa złote pierścienie, i włożysz w nie drążki, aby służyły do przenoszenia ołtarza. Drążki wykonasz z drewna akacjowego i pokryjesz złotem. Ołtarz ustawisz przed zasłoną arki przymierza, czyli przed płytą przebłagalną, która przykrywa świadectwo. Tam ci się objawię. Oto jak Aaron ma palić na nim wonne kadzidło. Każdego ranka, gdy będzie przygotowywał lampy, ma dokonać okadzenia. Również wieczorem po zapaleniu lamp niech złoży ofiarę kadzielną. Tak ma postępować zawsze przed obliczem Pana przez wszystkie pokolenia. Nie zapalicie na ołtarzu innego rodzaju kadzidła, ani nie złożycie ofiary całopalnej lub ofiary pokarmowej, nie wylejecie też na niego ofiary z napojów. Raz na rok Aaron wykona nad jego rogami obrzęd przebłagania, tylko raz w roku krwią oczyści go z grzechów. Przez wszystkie pokolenia będzie on poświęcony Panu jako największa świętość. Pan powiedział do Mojżesza: Gdy przeliczysz Izraelitów w celu sporządzenia spisu ludności, niech każdy złoży Panu opłatę przebłagalną za to, że ich policzono, aby uratować swoje życie. Tylko wówczas przeliczenie nie ściągnie na nich żadnego nieszczęścia. Każdy to podlega spisowi, zapłaci pół sykla. Według wagi cykla świątynnego, cykl po dwadzieścia ger. Pół sykla wyniesie więc dar dla Pana. Każdy, kto ma dwadzieścia lub więcej lat i podlega przeliczeniu, zapłaci go Panu. Bogaty nie zapłaci więcej niż pół sykla, ani biedny mniej, gdyż chodzi o ofiarę przebłagalną dla Pana, aby uratować swoje życie. Gdy zbierzesz opłatę przebłagalną od Izraelitów, Przekażesz ją na potrzeby namiotu spotkania. Będzie to przypominać Izraelitom przed Panem, że dokonali przebłagania, aby ocalić swoje życie. Pan rzekł do Mojżesza: Zrobisz miedzianą misę do obmyć oraz miedzianą podstawę, umieścisz ją między namiotem spotkania a ołtarzem i napełnisz wodą. W niej Aaron i jego synowie będą obmywać dłonie i stopy. Przed wejściem do namiotu spotkania mają się obmyć wodą, aby uniknąć śmierci. Podobnie, pełniąc posługę przy ołtarzu, zanim podejdą, aby złożyć Panu ofiarę spalaną, mają obmyć swoje dłonie i stopy, by uniknąć śmierci. To będzie wiecznym przykazaniem dla Niego i Jego potomków przez wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza: Zgromadź wyborne wonności. 500 cyklów mirry, połowę tego, a więc 250 cyklów cynamonu, 250 cyklów ziela tatarskiego, 500 cyklów kasji, według wagi cykla świątynnego oraz jeden chin oliwy z oliwek. Przygotujesz z nich olej do świętego namaszczenia, wyborny balsam wykonany według zasad przyrządzania wonności. Namaścisz olejem namiot spotkania, Arkę świadectwa, stół wraz ze wszystkimi Jego naczyniami, świecznik z przyborami należącymi do Niego, ołtarz kadzielny, ołtarz całopalenia i Jego naczynia oraz misę wraz z jej podstawą. Oczyścisz je, aby stały się największą świętością, a cokolwiek ich dotknie, zostanie uświęcone. Namaścisz również Aarona i Jego synów, aby mi służyli jako kapłani. Izraelitom natomiast to znajmiesz. To jest mój olej namaszczenia świętego, który będziecie używać przez wszystkie pokolenia. Nie wolno namaszczać nim ludzi, którzy nie są poświęceni Bogu, ani przyrządzać podobnego według Jego przepisu. Jest on święty i ma być przez Was traktowany jako święty. Ktokolwiek sporządziłby podobny olej, zostanie wykluczony z ludu. Pan powiedział do Mojżesza – zgromadź w równych proporcjach następujące pachnidła – żywice, bursztyn, galban oraz czyste kadzidło. Przygotujesz z tego wonne kadzidło według zasad przyrządzania wonności, bez domieszek, oczyszczone, święte. Część z niego zetrzesz na proch i rozsypiesz przed Arką Świadectwa w namiocie spotkania, gdzie objawię się tobie. Kadzidło to będzie dla ciebie największą świętością. Nie przyrządzisz innego kadzidła według tego samego przepisu, gdyż masz je traktować jako świętość należącą do Pana. Ktokolwiek sporządziłby podobne, aby rozkoszować się Jego wonią, zostanie wykluczony z ludu. Moi drodzy, kolejne przepisy, tak jeszcze trochę będzie, kolejne zasady i tak dalej. Kiedy to czytam, przyznam się wam szczerze, że dawno nie czytałem księgi wyjścia i bardzo się cieszę, że teraz sobie ją odnawiam. Kiedyś dużo ją czytałem, bo kiedyś zajmowałem się świętym Grzegorzem z Nysą. on dużo komentował księgę wyjścia, bo komentował też życie Mojżesza, które bardzo, bardzo mnie zawsze interesowało, ale dawno już nie czytałem w całości tej księgi. I teraz tak szczególnie w tym rozdziale mi się to rzuciło. Zobaczcie, że bardzo dużo tych tekstów jest wypełnionych strachem przed Bogiem, nie? Że bardzo wiele tych zasad, które Mojżesz ustalił, one nie są zasadami, które bezpośrednio podał mu Pan Bóg. No, to są jakby jego przekonania, gdzie on jakby uczył Izraelitów bycia z Bogiem. I zobaczcie, że wiele z tego wszystkiego jest wypełnione strachem, tak? że trzeba różne rzeczy zrobić, różne gesty wykonać, różne czynności wykonać, bo inaczej no, zginiesz. I jak ja Wam już mówiłem gdzieś tam wcześniej, nie? to oczywiście ma swoje uzasadnienie w takim sensie, że. Bóg rzeczywiście jest kimś dla nas tak niepojętym, że wręcz momentami może być przerażający. Ale, kochani, to nie jest właściwe podejście do Boga. Jezus nas nauczył czegoś zupełnie innego, nie? Przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie do mnie wszyscy. Jezus nie stawiał warunków, Jezus nie, nie, nie ustalał reguł, że musisz coś zrobić, bo inaczej zginiesz, nie? Zobaczcie, do Jezusa się wszyscy garnęli. Jezus nam pokazał dokładnie, jaki naprawdę jest Bóg, nie? Kochani, jest do dzisiaj w katolicyzmie. Dużo takiego katolicyzmu, który jest wypełniony strachem. I ja wiem, że on jest właśnie przykryty takim, takim sosem bojaźni Bożej, że to ma być niby dobre. I oni jest oczywiście dobra bojaźń Boża, ale dobra bojaźń Boża polega na miłości, która nie chce Boga w żaden sposób obrazić. Ale nie ma nic wspólnego ze strachem, nie ma nic wspólnego z takim myśleniem, że jak zrobię coś złego, to mnie Bóg pokaże albo to mnie Bóg zabije. Koni takie rzeczy w katolicyzmie ciągle są obecne. Uwaga, to jest Stary Testament, kochani. Jezus nas nauczył, że jest inaczej. Jezus nas nauczył, że jakby ta bojaźń Boża nie w tym się ma jakby wyrażać. Ona nie jest strachem przed Bogiem, że Bóg nam może coś zrobić. Jeżeli się, kochani, łapiecie na takich momentach, nie, że też może się Boga boicie, albo słyszycie w kościele o czymś takim, kochani, nie przyjmujcie tego, a też z własnej głowy to wyrzucajcie. Ten strach przed Bogiem, który mógłby ci zrobić jakąś krzywdę, który mógłby w związku z tym, że nie wykonasz jakichś poleceń, mógłby cię zabić. To jest, koń, bardzo złe myślenie o Bogu. I bardzo, bardzo warto się go wyzbywać.